To są prawdziwi ludzie. Prawdziwe problemy ich małżeństwa się rozpadają. Dzięki tobie! Proszę, porozmawiajmy o tym na spokojnie. A ty już nie miał o czym rozmawiać. Ona odeszła. To jest koniec. I to przez ciebie! Czy pan wie, co się wydarzyło? Ja? Nie. Skąd? A czy pańska żona miała jakiś wrogów? A może była uwikłana w jakąś aferę kryminalną? Ona jest terapeutką małżeńską. Oprócz tego, że bierze 150 zł za godzinę, co niektórzy uważają za zbrodnię. Zbrodnia! To nic mi nie przychodzi do głowy. Panie władzo, no ale pacjentka dopiero co odzyskała przytomność. No, dajmy jej chwilę odetchnąć. Dorwiemy go. Anno, czy ty dasz mi jeszcze jedną szansę? Wykluczone. Po pierwsze, ja i tak nie pamiętam, co było przedtem. A po drugie, jeżeli raz nie wyszło, to na pewno nie wyjdzie po raz kolejny. Anno, ale ja się dla ciebie rozwiodłem. Gratuluję. Zdradziłam cię. Już? Kiedy? Nie pamiętam, ale znalazłam swój pamiętnik. Tu jest napisane, że jestem nimfomanką, biseksualną nimfomanką. Tu są daty, imiona, nazwiska. Proszę. Ale to są twoje notatki z sesji, to są zwierzenia twoich pacjentów. Pacjentów? Jesteś terapeutką małżeńską, nic nie pamiętasz? Nie. To znaczy nie jestem dewiantką? Pewności nigdy nie ma. Aż pewnego razu zadzwoniła do mnie kobieta, której mąż wykładał w innym mieście, żeby umówić się na terapię małżeńską. Wyobraź sobie, jakie było moje zdziwienie, gdy pewnego razu przyszła z nim. Co? Moim nim. Ale to tylko jedna historia, nieodpowiedni mężczyzna. Gdybym ja miała czas, na pewno znalazłabym tego jedynego. A ile potrzebujesz tego czasu na znalezienie tego jedynego? Nie wiem, góra tydzień. To zawrzyjmy układ. Daję ci tydzień płatnego urlopu na randkowanie.